trzy modele. HTC Desire, HTC Legend, HTC HD Mini. Dwa w oparciu o platformę Android, jeden w oparciu o platformę Windows Phone. Modele androidowe mają zaimplementowaną wersję wyświetlacza AMOLED po raz pierwszy u nas. 3,7 cala, 3,2 cala. Tu jest też 3,2 cala, natomiast to jest standardowy wyświetlacz. Jeżeli chodzi o platformę procesorową, jeżeli w HTC Desire mamy to samo co w HD2. W Legend jest to 600 MHz i tak samo w HD Mini. HD Mini jest tym takim modelem, który ma być odpowiednikiem dużego HD2, natomiast zaadresowana jest w kierunku osób, które poszukują czegoś bardziej kompaktowego, tak? Dla których HD2 być może jest za duże, trochę już nieporęczne, nie wiem, może bardziej dla kobiet, chociaż niekoniecznie akurat rozdzielamy tutaj płeć. Na pewno jest dużo bardziej kompaktowy, dużo lepiej leży w dłoni. Jeżeli chodzi o HTC Desire, jest to na pewno model topowy w sensie wyświetlacza, właśnie z powodu tego, tej wersji wyświetlacza AMOLED, tego, że jest on na tyle duży. Po raz pierwszy z platformą Android prezentujemy tej wielkości wyświetlacz. Także na pewno tutaj doświadczenia użytkowników właśnie z wykorzystania tak dużego wyświetlacza będą bardzo dobre. Oczywiście sama forma obsługi jest to doskonale znana z innych modeli, chociażby z HTC Hero, czyli usuwanie widżetów z poszczególnych ekranów przebiega dokładnie w taki sam sposób. Możemy dokładnie dostosowywać go do swoich wymogów, do swoich potrzeb, do swojego wyobrażenia. Kolejną zmianą, kolejną modyfikacją jest pojawienie się zamiast trackballa takiej optycznej myszki, która na zasadzie przesuwania palcem, przesłaniania światła, taki sam efekt przynosi. Jeżeli chodzi o HTC Legend, wygląda to w ten sposób, że jest to po raz pierwszy telefon wykonany w całości z aluminium, czyli cała jego obudowa składa się z jednej części. Jest to po prostu odlew z aluminium, dwa niewielkie elementy plastikowe, jeden przysłaniający... Tutaj nie mamy możliwości wymiany akumulatora. Jest, oczywiście. Jest. Jeden przysłaniający właśnie akumulator wspomniany, czyli otwieram, wyjmuję akumulator. Drugi oczywiście element plastikowy przysłania antenę, dzięki któremu telefon może się komunikować z siecią. No i oczywiście wyświetlacz. Jeżeli chodzi o interfejs, jest to dokładnie to samo co w HTC Desire. Jeżeli chodzi o HD Mini, to tak jak powiedziałem, jest to mniejszy brat HD2 w oparciu o Windows Phone Platform. Natomiast oczywiście z naszym HTC Sense, czyli sposób obsługi, sposób posługiwania się tym telefonem jest bardzo zbliżony z pominięciem tej wielkości, czyli 3,2 cala w porównaniu do 4,3 cala w HD2. Czy tu jest ekran pojemnościowy? Tak, to też jest ekran pojemnościowy, nie mamy już tutaj żadnych stylusów, patyczków. We wszystkich tych trzech modelach mamy ekrany pojemnościowe, we wszystkich tych trzech modelach gniazdem, który służy do komunikacji, jak również do ładowania, jest port micro USB, tak jak już teraz obecnie standard. I oczywiście w każdym mamy również gniazdo mini jack. One są różnie umiejscowiane, czasem na górze, czasem na dole, natomiast możemy używać dowolnych słuchawek, takich jakie lubimy. Kiedy te urządzenia będziemy mogli zobaczyć na polskim rynku? W kwietniu tego roku to jest target dla nas. A przewidywane ceny? Troszkę za wcześnie mówić o cenach. Jesteśmy w trakcie przygotowania rozmów z partnerami, z klientami. Operatorzy? No właśnie, rozmowy się toczą. Aha. A proszę powiedzieć, czy HD2 będzie miał upgrade do 6.3? Bo tutaj widzimy 6.3. Pracujemy na temat 7, tak? Ale tutaj w tym momencie... Troszkę za wcześnie na temat 7. No, Microsoft wczoraj głosił, tak? Q4, kiedy będzie
Windows 7 się pojawi. Zobaczymy, jaki to przyniesie efekt, kiedy on rzeczywiście się pojawi, a jak będzie, jakie będą konkretne wymagania, ostateczne wymagania co do platformy hardware'owej. Na temat 6.5.3 też jeszcze w tym momencie nic nie wiadomo. Czy jeszcze nie jest, nie jest to do potwierdzenia. To jest Nexus One w wersji oryginalnej, powiedzmy. No, gdzieś go tam można pewnie przełamać troszkę do Nexusa, ale no nie jest to do końca to samo, tak? Nie jest to do końca to samo, chociażby właśnie ten trackball jest inny. Bardzo fajne. To jest bardzo fajne, jeśli chodzi o aluminiową obudowę. No, na pewno jest to. Jest to efekt taki, że no, zazwyczaj, jeżeli mamy klapkę taką tradycyjną, tak, ten telefon troszkę trzeszczy. Tak. Tutaj tego elementu nie będzie. Poza tym większość telefonów, szczególnie te, które mają fortepianowe plastik, to się rysują strasznie. To jest. Aparat jaki jest tutaj? 5 mega. 5 mega. Czyli to jest, powiedzmy, można to nazwać następca Hero, tak? No jest to w jakimś sensie kontynuacja, tak, rozszerzenie właśnie poprzez nowy... Nawiązanie z wyglądem. Ale proszę zwrócić uwagę, że Desire też ma ten taki lekki, może nie aż tak brudem, głęboki, tak, ale tak, właśnie taką brudkę, niektórzy to nazywają łopatek, niektórzy brudka. Tutaj też to jest pani KTC. No to jest taki element rozpoznawczy KTC androidowych, bo od G1 to się zaczęło i cały czas jest kontynuowane. Tak, dokładnie. Teraz najdelikatniejszy. Jest to jeszcze jakiś znak rozpoznawczy, który na pewno będzie wyróżniał te urządzenia z coraz większej gamy urządzeń androidowych. Działanie jak najbardziej płynne. Które tutaj wersje systemy są? Dwa jest, tak. I w Legend, i w Design. Mamy wersję 2.1. Proszę, Edolfo, pan na sam dole. Tak. I tu software jakiś ten. A to takie piny na dole, to będzie coś jakiegoś włącza ładowarki jakiegoś, coś zobaczmy. Stacji dokującej. Podeszczemy teraz. Piny na dole? Zaraz zobaczymy. To może proszę bez takich szczegółów, dlatego że on jest skonfigurowany tam jakiś problem. Nie będę wchodził, tylko z zewnątrz mogę. Stacja dokująca pewnie. Jest taka ewentualna. To bardzo fajnie, no. Biznesowe urządzenie, stacja dokująca. Właśnie, to nie do końca ma być biznesowe urządzenie. Tak? Nie, no to platforma Android tutaj daje tak szerokie pole zastosowań, że w tej chwili już mówimy o przeszło 20 tysiącach aplikacji w Android Markecie. Tak, no każdy typ użytkownika może tutaj znaleźć coś dla siebie, prawda? To, co dla nas jest istotne w HTC Desire, to jest ten typ ekranu. Bardzo wysokiej jakości, perfekcyjny obraz, kolory, żywotność, soczystość tych kolorów, tak to określę. Tutaj ten efekt wizualny. Stary znajomy. Jednak tutaj tą grubość, brak klawiatury widać pod tym względem. O, to jest dobre porównanie. Cała rodzina. Czyli ta obudowa jest taka obejmująca? Obejmująca go, dokładnie. Mi się nawet. A ten? To już bardziej tradycyjnie. No, standardowo. A obudowy do tatu? To jest jakiś taki hit? Sprzedają się? Tatu nie jest samym w sobie jakimś ultra mega hitem. Właśnie z tej samej przyczyny. On nie jest ani mega tani, ani mega drogi. On jest taką klasą średnią sensu stricte przez cały rynek. U nas on jest pozycjonowany jako ten niższy, prostszy telefon. Natomiast no, on nie jest zaadresowany do jakiejś silnej grupy nabywczej. Także na naszym rynku
to nie jest jakiś mega sukces i no, też przez tę obudowę widać. Aczkolwiek są rynki, gdzie dobrze się sprzedaje to urządzenie.